Witam Cię w podcaście Zawód Fotograf. Ja się nazywam Kuba Ociepa i rozmawiam z zawodowcami o tym, jak zarabiasz na swojej pasji, jakie umiejętności warto rozwijać jako przedsiębiorczy fotograf i jak się nie wypalić jako artysta. Zapraszam do słuchania. Witam wszystkich zawodowców. Przed nami rozmowa z Michałem, który postanowił zostać fotografem wnętrz. Wcześniej zajmował się on zupełnie czymś innym. Był informatykiem, składał strony internetowe, doradzał ludziom, a teraz ma również bezpośredni kontakt z klientem, ale na usługi fotograficzne. Fotografuje wnętrza normalnie, aparatem, tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni, ale wymyślił też inną usługę polegającą na skanowaniu wnętrz i potem pokazywaniu ich jako wirtualne spacery. Fajna, atrakcyjna, bardzo nowoczesna i taka, którą się może wyróżnić, bo dosyć łatwo ją sprzedać klientom, ale wymagała sporej odwagi i sporej inwestycji w sprzęt, bo to jest coś, no, czym się posługuje nie tak dużo ludzi. Możesz kojarzyć to z Google Street View. Bardzo widowiskowa technika, którą łatwo wytłumaczyć tak naprawdę i fajnie obrazuje wnętrza. Do tego dołożył jeszcze latanie dronem. No i ma kompletną usługę dla swoich klientów. Jak o tym opowiada? No usłyszysz dzisiaj. Naprawdę sporo konkretów, fajna rozmowa. Zapraszam Cię do niej. Miłego słuchania. Cześć Michał. Cześć Kubo. Dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do podcastu Zawód Fotograf. My się znamy z internetu, więc to jest też okazja do tego, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o sobie. I pozwoli, że na początek zadam Ci proste pytanie, takie najbardziej ogólne. Jasne, powiedz krótko oczywiście Słuchaczom, co robisz i co Ci daje fotografia. Witam wszystkich, nazywam się Michał Płachetka. Od kilku lat zajmuję się fotografią wnętrz oraz wirtualnymi spacerami. Co mi daje fotografia? Fotografia straszną radochę mi daje. Zawsze od kiedy pamiętam, ciągnął mnie ten temat. Zawsze fotografowałem wcześniej amatorsko dla siebie, a od kilku lat zajmuję się tym zawodowo. Mhm. Powiedz w takim razie, co ostatnio fotografowałeś? Ostatnio miałem okazję fotografować dwa domy. To akurat były domy na wynajem. Jeden był urządzony już, drugi trochę mniej, ale to właśnie ostatnio fotografowałem między świętami a Sylwestrem. Mhm. Okej, czyli bardzo niedawno. Mieszkaniówka, tak mówisz. Tak, to była akurat mieszkaniówka. Mhm. Zwróciłeś moją uwagę ze względu na fotografię wnętrz techniką 360 stopni, czyli wirtualnych spacerów. Tak. Pomówimy o tym więcej, ale dopiero za chwilę, a wcześniej jasne, powiedz mi, jaką jeszcze robisz fotografię? Czy może też filmy robisz? Opowiedz o wszystkich rodzajach fotografii. Dobrze, dobrze. Tak, tak jak wspomniałeś, robię spacery wirtualne. Nie jest to metoda fotograficzna, ale o tym za chwilę. Robię zdjęcia wnętrz, czyli fotografię wnętrz. Dodatkowo robię jeszcze fotografię lotniczą z drona, ale to też jest powiązane z fotografią wnętrz, bo robię to przy okazji zleceń wnętrzarskich. Czasami jest potrzeba sfotografowania na przykład domu z ogrodem, z powietrza. No i to są takie trzy. Aha, no i jeszcze tak, od niedawna rozpocząłem produkcję filmów takich promocyjnych. Mm-hmm. To sporo tego. Ale też związanych właśnie z wnętrzami, jako uzupełnienie promocji, czy to apartamentów na wynajem, czy to mieszkań, czy domów. Taki dodatkowa rzecz. A jak zaczęła się twoja fotografia profesjonalna? Co wcześniej robiłeś i czy tylko zajmujesz się tym zarobkowo, czy jeszcze masz jakieś inne działalności, działania? To znaczy tak, moja przygoda z zawodową fotografią zaczęła się jakieś 3 lata temu, dokładnie chyba 2,5 nawet, zupełnie przypadkowo, ponieważ wcześniej zajmowałem się informatyką, później tworzyłem strony internetowe, tworzyłem różnego rodzaju aplikacje do obsługi tych stron internetowych, ale to w jakiś sposób mnie po jakimś czasie wypaliło, bo zajmowałem się tym strasznie długo i szukałem rozwiązania, żeby troszkę się przebranżowić. A że fotografia interesowała mnie od zawsze i zawsze robiłem zdjęcia i zawsze chciałem to w jakiś sposób też na tym zarabiać. Pewnego razu byliśmy z żoną i przyjaciółmi na wakacjach i mój kolega, który prowadzi biuro nieruchomości, zadzwonił do mnie w trakcie tych wakacji i mówi, że ma dla mnie pomysł na biznes. No i żebym szybko wracał z wakacji.
wróciliśmy z tych wakacji i się okazało, że ma dla mnie pomysł tego typu, że właśnie szukał kogoś, kto by się zajął dla nich fotografią wnętrz, dla nieruchomości, które oni sprzedają, oraz tych właśnie wirtualnych spacerów. Ponieważ osoba, która się do tej pory tym zajmowała, wyjeżdżała do Stanów i ja jakby miałem wskoczyć na jego miejsce i zająć się tym na początku dla nich, a później też dla innych firm. No to bardzo ambitnie, od razu na głęboką wodę. Od razu, to dla mnie to było na początku, mówię, kurczę, czy ja sobie z tym poradzę, no fakt, zdjęcia robię, natomiast z fotografią wnętrz nie miałem nigdy nic do czynienia. No i taką, za którą ktoś ci płaci, czyli wymaga. A dokładnie, a tym bardziej taką, za którą ktoś mi płaci i no nie jest to fotografia też łatwa. Wszyscy, którzy robią zdjęcia wnętrz, o tym doskonale wiedzą, że wymaga troszkę wiedzy i troszkę przygotowania i różnego rodzaju kombinowania. No ale tak, no dobrze, tak. No żyje się raz, trzeba spróbować. Zanim przystąpiłem do pierwszych zleceń, starałem się jakoś przygotować do tego. Znalazłem w internecie sporo różnego rodzaju poradników, sporo różnego rodzaju tutoriali. No i tak się zaczęło, że pojechałem na pierwsze zlecenie. Akurat dzień wcześniej rozpakowałem świeży aparat ze świeżym obiektywem, bo do fotografii wnętrz trzeba mieć obiektyw szerokokątny. Mhm. No i z taką świeżynką pojechałem na pierwsze zlecenie. Ręce się trzęsły chyba. Ręce się strasznie trzęsły, ale się okazało po zrobieniu tych zdjęć i później w trakcie obróbki, po obrobieniu tych zdjęć, że kurczę, wyszło mi to całkiem nieźle. No to skoro mi to zaczęło wychodzić, no to później zlecenia zaczęły się pojawiać dosyć szybko, bo jakby inne firmy się też zainteresowały właśnie z polecenia tego mojego kolegi. Ja współpracowałem wtedy też z jego żoną, która zajmowała się pozyskiwaniem klientów, a ja jeździłem na zlecenia. Mhm. No, to no tak ze zlecenia na zlecenie coraz lepiej te zdjęcia wychodziły. Równocześnie też robiłem te spacery wirtualne. Mhm, właśnie, wróćmy w takim razie do spacerów wirtualnych. Powiedz mi, wirtualny spacer, czyli fotografia wnętrz w technice 360 stopni. Tyle wiem, tak? A teraz bym chciał się od ciebie dowiedzieć, co to właściwie jest? Jak ty swoim klientom, czy przyszłym klientom w prosty sposób tłumaczysz, co dostaną? Jasne. Czym to jest? Ta technologia, której ja używam, to nie jest fotografia 360 stopni, tylko urządzenie, którego ja używam, ono wykonuje pełny skan trójwymiarowy wnętrz, który później zostaje przetwarzany na obraz i zostaje przetworzony właśnie na już gotowy spacer wirtualny. To urządzenie, oprócz tego, że rejestruje obraz, rejestruje też wszystkie punkty, znaczy przerabia obraz na jakby cyfrową mapę wnętrz. I ten obraz później można wygenerować z niego pliki, które mogą zostać zaimportowane na przykład do AutoCada i w AutoCadzie, czy tego typu programach można później ten spacer czy ten zeskanowane wnętrza już obrabiać, na przykład jeśli chodzi o architekturę wnętrz i tego typu rzeczy. Mhm, ale efekt jest bardzo dobry zdjęciowo, bo zaglądałem na twoją stronę i polecam też wszystkim, którzy teraz tego słuchają, no bo to wygląda jak dobrze zrobiony HDR. Tak, no zaletą tej technologii jest to, że urządzenie ma w sobie ileś, nie powiem dokładnie, bo tego nie wiem, nie wczytywałem się w specyfikacje, ale ileś tam obiektywów, ileś sensorów laserowych, które tak naprawdę cały obraz wnętrza zbierają w jedno i później przetwarzają to na obraz i już gotowy spacer. Jest to technologia, która przyszła do nas ze Stanów. Firma, która jakby trzyma pieczę nad całością, bo to nie tylko jest urządzenie, nie tylko jest sam spacer, ale to jest cały ekosystem, bo te spacery są trzymane w chmurze, na serwerach w Stanach jest oprogramowanie, które zajmuje się przetwarzaniem tego wszystkiego i stamtąd jest udostępniane i dlatego ten obraz jest wtedy możliwy do odtworzenia na każdym urządzeniu, jakie tylko sobie wymyślimy, które potrafi przeglądać strony internetowe.
To myślę, że zaraz jeszcze popytam cię właśnie, na czym polega ta cała usługa Matterport, bo tak się nazywa ta firma. Tak. A teraz jeszcze mi powiedz, bo to jest mocno niszowy rynek takich produktów właśnie reklamujących wnętrza. Kto do tej pory korzystał z tej usługi i w jakich ty klientów celujesz? W jakie branże? Branż jest kilka. Przede wszystkim mocne zainteresowanie jest biur nieruchomości, które korzystają z tego do promocji mieszkań, domów, które mają nas w ofercie na sprzedaż. Z tego, co do mnie dociera, to bardzo przyspiesza im sprzedaż i później, znaczy najpierw prezentację, a później sprzedaż już samych nieruchomości. Kolejną branżą, która z tego korzysta, są firmy zajmujące się wynajmem apartamentów takich krótkoterminowych, wynajmami krótkoterminowymi, czyli wszystkie bookingi, firmy, które wystawiają swoje mieszkania, apartamenty na booking.com, na Airbnb, też z tego korzystają. Czy tam właśnie na tych bookingach, tam jest bezpośrednia wtyczka i oni mogą to oglądać na stronie? No właśnie, Czy trzeba przejść odlinkowanie, tak? Tak. Są linki, które umieszcza się w tekście i po kliknięciu na ten link dopiero wchodzi się na spacer. Niestety są prowadzone rozmowy i z bookingiem, i z Airbnb na ten temat, ale póki co te firmy są oporne na tą technologię. Wiem, że bo to bookingiem... faktycznie, wiesz, w kontekście takiego wynajmu to robi olbrzymie wrażenie. Może ja opowiem w kilku słowach, jak to wygląda. W zasadzie wchodzimy do tak jakby okienka filmowego i mamy możliwość obracania się dookoła swojej osi o 360 stopni. Dodatkowo mamy na podłodze, powiedzmy, danego pomieszczenia pineski, tak jak w Google Street View. I przechodzimy sobie krok dalej, trzy kroki dalej, pięć kroków dalej i oglądamy na chwilę kuchnię, za chwilę pooglądamy sobie łazienkę, za chwilę przechodzimy do innego pomieszczenia i w każdym pomieszczeniu jest co najmniej 5-10 takich miejsc. Z każdego miejsca możemy oglądać sobie to wnętrze. To jest super wygodne i naprawdę w dobrej jakości. Jakość jest porównywalna do 4K, od razu powiem z góry. Dlatego to naprawdę robi wrażenie. Tak, dlatego ta jakość jest tak dobra, poza tym, że możesz chodzić po tych punktach, które są na podłodze. Kamerę ustawia się tak co 2-3 kroki. Dlatego no tych właśnie, punktów... miałem dopytać. Tego jest mnóstwo. Tak, tych punktów jest dużo po to, żeby właśnie można było sobie po danym pomieszczeniu swobodnie chodzić. Można używać strzałek na klawiaturze i chodzić sobie tak, jakby się chodziło po danym wnętrzu. Obracać się, patrzeć na sufit, na podłogę, przybliżać, oddalać. Dodatkowo możesz sobie tam na dole w okienku można sobie wyświetlić bryłę danego wnętrza, tą bryłę sobie obracać, można zobaczyć układ, jakby rzut z góry, gdzie wszystkie pomieszczenia będą widoczne z góry, razem z meblami nawet. Dodatkowo można sobie, jest tam ikonka takiej linijki, można sobie zmierzyć długości ścian też, jakby ktoś był ciekawy. No właśnie, tych funkcjonalności poza obrazem jest ogromna ilość. Ile ciebie to kosztuje pracochłonności? Pracochłonności, no kwestia tego typu, że trzeba zeskanować najpierw całe wnętrze. Czyli nachodzić się z tym urządzeniem, poustawiać je co te trzy kroki w mnóstwie miejsc, prawda? Tak. Czyli fizycznie to wygląda tak, że ty stawiasz urządzenie, uciekasz z kadru, za ścianę. Tak, mam tablet, na którym uruchomiona jest aplikacja i z tej aplikacji steruję tym urządzeniem. Sam obrót urządzenia dookoła trwa 30 sekund i co 30 sekund się to urządzenie przestawia w kolejny punkt. Wydaje się dosyć proste, ale strasznie pracochłonne. Przypuszczam, że zeskanowanie jednego pomieszczenia, czyli powiedzmy 20 punktów, to jest dobre pół godziny. Tak. Żeby zrobić całe mieszkanie, duże mieszkanie, no to pewnie czasem ci dnia nie starczy. Nie. Takie mieszkanie, 50 metrów, czy taki apartament, to jest kwestia pół godziny, 40 minut. Przy domach jest trochę więcej zabawy, bo tam trzeba jeszcze chodzić z tą kamerą po schodach, bo to działa w ten sposób, że żeby zeskanować całe wnętrze,
trzeba po prostu ją stawiać tak, jakby się samemu szło. Mm-hmm. Nie można zeskanować na przykład jednego piętra. Czyli nawet jak jest jakiś nudny korytarz, to i tak musisz przejść, tak, trzeba, żeby było trzeba połączenie. Trzeba go przejść, dokładnie. Trzeba go przejść, żeby połączyć punkty ze sobą. Mm-hmm. Można w spacerze umieszczać różnego rodzaju znaczniki, które spowodują, że na przykład nie musisz wejść po schodach, tylko klikniesz sobie znacznik i on cię przeniesie od razu na drugie piętro. Mm-hmm. Natomiast schody muszą i tak być zeskanowane. Nie? To powiedz mi w takim razie, czym różni się fotografia 360, ta, którą ty uprawiasz, mhm. od tej fotografii tradycyjnej wnętrz? Jakie są różnice, mhm. choćby w samym przygotowaniu wnętrza? W samym przygotowaniu wnętrza nie ma różnicy, bo wnętrze musi być przygotowane zarówno pod fotografię zwykłą, jak i pod spacer wirtualny musi być przygotowane tak samo. Różnica jest tylko taka, że na przykład jeżeli gdzieś na ścianie wiszą zdjęcia, to w fotografii zwykłej jesteś w stanie wyretuszować te zdjęcia, albo je zamazać, albo cokolwiek z nimi zrobić. Natomiast tutaj przy spacerze wirtualnym niestety nie da się tego zrobić i trzeba pozdejmować zdjęcia ze ścian na przykład. Nie? To jest taka jedyna mm-hmm. różnica. No i dodatkowo trzeba przy tych spacerach wirtualnych trzeba zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju okna, lustra, żeby samemu się gdzieś nie złapać na ujęciu, bo ona kamera widzi wszystko. Widziałem po prostu. Obraca. Tak, tak. Obraca się dookoła i przez przypadek można się gdzieś odbić, nie? Ale tak, byłeś w ruchu, także widać było, że po prostu uciekasz z kadru. Tak, no staram się chować, nie zawsze to wychodzi, bo nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkich możliwości, gdzie ta kamera może zajrzeć, więc tak to wygląda. W jednym ujęciu też widziałem samo urządzenie w lustrze, mhm. które się samo sfotografowało. Tak, no tutaj w łazienkach, gdzieś tam na korytarzach, gdzie lustra stoją. To jest nie do uniknięcia. Można na korytarzu można jakby wyliczyć sobie tymi krokami, żeby kamera nie stała naprzeciwko lustra, natomiast no w łazience nie jesteś w stanie, bo zazwyczaj w łazienkach lustro jest na wprost drzwi i niestety nie da się wyciąć później tego. Nie? Ale mimo wszystko moje spostrzeżenia są takie, że te 360 jest trudniejsze do ogarnięcia, bo w zasadzie każda rzecz wyjdzie na zdjęciu. Nic nie można schować. Jednak robiąc ujęcia ze statywu, tak. aparatem, tak. nawet szerokokątnym, jesteś w stanie ominąć jakieś jedno miejsce wybrane, w którym jest ewidentnie tak. nieposprzątane. Tak. Tutaj tak, nie tak. ma przebacz. Niestety nie ma żeboli, trzeba wszystko posprzątać, wszystko wynieść, co niepotrzebne. I jest to czasami kłopotliwe, bo przy małych mieszkaniach czy małych wnętrzach, gdzie gdzieś tam tych rzeczy różnych się nagromadzi i później nie ma gdzie tego pochować. No to jest taka różnica, nie? Że musi to wnętrze być jakby od razu, całość musi być, bo muszą być wszystkie drzwi pootwierane, nie można zamknąć drzwi, żeby zeskanować pomieszczenie i później je otworzyć, tylko te drzwi muszą być cały czas otwarte. Jak stoimy na korytarzu, to też drzwi do wszystkich pomieszczeń muszą być pootwierane, żeby wszystko było widać. Nie? To chyba więc jednak tutaj trzeba trochę zmienić myślenie, bo no, tak, to są takie tak. rzeczy, no, których po jakimś czasie, włącza się już w głowie taki nawyk, że trzeba po prostu, zanim ustawisz kamerę w jakimś miejscu, trzeba się dookoła rozejrzeć, czy czegoś nie widać, co nie powinno się znaleźć w obiektywie kamery. A powiedz mi, jak duża jest konkurencja wśród fotografów wnętrz, robiących też profesjonalnie wirtualne spacery? Kojarzysz? Oglądasz konkurencję? Tak, nie ma. Znaczy konkurencja nie jest duża, ponieważ tego typu urządzenie niestety nie jest tanie. I to też ogranicza możliwości. Natomiast zaczyna się tych urządzeń pojawiać coraz więcej, ponieważ no jakby też zainteresowanie klientów jest coraz większe tym tematem. Coraz więcej klientów już wie o tej technologii, że coś takiego istnieje. No i też no, siłą rzeczy rynek powoli zaczyna gdzieś tam się napełniać. Mhm. Tu, gdzie ja działam, czyli Poznań i okolice, do tej pory były tylko dwie kamery. Z tego, co widziałem, teraz gdzieś tam się trzecia pojawiła. Mhm. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, na Pomorzu jest tego trochę więcej, natomiast no, zaczyna tak tego przybywać. Mhm. Tak. Jasne. A powiedz mi, skoro sprzęt sam w sobie jest drogi, no to twoja usługa też musi być odpowiednio droga. Oczywiście pewnie znajdujesz więcej klientów na samą fotografię wnętrz, a fotografię
na zasadzie spaceru wirtualnego pewnie proponujesz jako dodatek. Często klienci się decydują, czy jednak to jest dużo więcej masz samych wnętrz? Nowi klienci muszą się przekonać do tej usługi, natomiast to też zależy, bo mam takich klientów, którzy zobaczą gotowy efekt i od razu są na tak, nie muszę ich w ogóle przekonywać, natomiast mam też takich klientów, którym wystarczają zdjęcia. Natomiast staram się przekonywać też klientów w ten sposób, że jeżeli wnętrze nie jest jakieś wymagające, czyli nie potrzeba zdjęć super wypasionych, to z tej kamery też bardzo fajne zdjęcia można wyciągnąć. Nie tylko spacer, ale po zeskanowaniu wnętrza ta kamera też robi bardzo dobre, znaczy można wyciągnąć bardzo dobre zdjęcia z tego. Nie są to takie zdjęcia, jak się robi aparatem, bo wiadomo, że później robiąc aparatem możesz przy procesie obróbki te zdjęcia dopieścić, ale i tak w wielu przypadkach są w zupełności wystarczające. Okej, no to brzmi fajnie. Dwa w jednym. Tak. No wtedy klient płacąc za jedną usługę ma i spacer wirtualny i zdjęcia, przy których tak naprawdę ja nie muszę nic robić, bo one jakby zrobią się same. Muszę je tylko wygenerować. Nie muszę ich obrabiać, nie muszę z nimi nic robić, one po prostu ja je wygeneruję i klient je dostaje. Czyli ty dosyć szybko jesteś w stanie oddać zdjęcia, bo to jest kwestia zrzucenia ich i jakiegoś tam katalogowania. Tak. Jak to wygląda? Staram się. Tak. Wygląda to w ten sposób, że jadąc na zlecenie, bardzo często wykonuję najpierw zdjęcia, później spacer wirtualny. Znaczy, no te usługi bardzo często się łączą ze sobą. Rzadko mi się zdarza, że robię albo same zdjęcia, albo sam spacer. Zazwyczaj jest jedno i drugie. No i później po zrobieniu takiej sesji wysyłam spacer na serwer. On się przetwarza do 12 godzin w zależności od wielkości pomieszczeń. Później ja muszę dokonać tam tylko jakichś opisów zdjęć, znaczy nie opisów zdjęć, tylko opisów w spacerze, zaprogramować taki automatyczny spacer, wygenerować jakieś podglądy i klient dostaje ode mnie wtedy link do tego spaceru, kod do wstawienia na stronie i ewentualnie drugi link, którego się używa do okularów do wirtualnej rzeczywistości. Fajne. Natomiast tak, można też w VR-ze oglądać spacery. Tak, i bardzo fajnie to wygląda. A same zdjęcia, jak robię zdjęcia wnętrz, to tak staram się w 48 godzin, żeby klient je dostał. Zazwyczaj jest to na drugi dzień, ale tak staram się w 48 godzin zdjęcia oddać. Czyli jesteś w stanie obiecać klientom za 2 dni, proszę bardzo, będzie link. Z kodem do wstawienia na stronę. Fajnie, tak, no bardzo, dłużej, bardzo wygodne dłużej, to dla nich. Tak, no dłużej, dłużej staram się nie zwlekać, bo później mi się nawarstwia za dużo sesji. No tak, to jak każdemu, to znamy akurat. Dokładnie. Czyli tak naprawdę dostając sprzęt od Matterport, to musisz też pewnie wykupić sobie miejsce na serwerze. To są jakieś osobne usługi? Tak, to jest tak, że kupując sam urządzenie, musisz się zaopatrzyć. Możesz powiedzieć, jeszcze ile kosztuje samo urządzenie? Około 3,5 tysiąca dolarów. $3,500. Niestety można je kupić tylko w Stanach, więc dochodzi koszt transportu. Później jakieś opłaty związane z... No, cło nie, ale opłaty, tam VAT chyba dochodzi jeszcze. Do tego trzeba dokupić, wiadomo, statyw, trzeba dokupić iPada, bo tylko na iPadzie to działa, albo na iPhone'ie. Co jeszcze? No i płaci się abonament miesięczny za dostęp do chmury. Tak, w tej chwili chyba najtańszy abonament kosztuje $65 na miesiąc. No, to całkiem spora kasa. Tak, i to jest do 50 spacerów. I potem są pakiety jakieś wyższe. Tak, potem są wyższe pakiety. Im więcej spacerów ma się na koncie, tym ta usługa jest droższa. Najdroższa chyba kosztuje w tej chwili około $500, powyżej 250, czy do 250 spacerów. I żeby spacer był aktywny, ty go cały czas musisz mieć na serwerze, tak? Tak, muszę go mieć cały czas na serwerze. Mogę natomiast przekazać ten spacer, jeżeli klient sobie utworzy konto na Matterporcie, to mogę przekazać ten spacer jemu i wtedy już on sobie dba o utrzymanie tego spaceru. Michał, skoro ty masz właśnie takie koszty związane z prowadzeniem konta klienta,
Czy ty w takim razie się jakoś rozliczasz na zasadzie licencji, że chcę na przykład rok utrzymać albo dwa lata, to ta cena będzie inna. Jak to rozwiązałeś? Znaczy, tak, ja mam zrobione to w ten sposób, że w ramach wykonania wirtualnego spaceru jest rok utrzymania tego spaceru u mnie. Mhm. A później po roku klient może to przejąć jakby do siebie. Gdzie na przykład w przypadku nieruchomości takich na sprzedaż, zazwyczaj po roku ta nieruchomość już jest sprzedana, więc taki spacer można usunąć. Tak. Mhm. Ale co innego będzie w przypadku jakiejś wnętrza do wynajęcia? Tak, wnętrza do wynajęcia, czy restauracji, hoteli, czy jakichś punktów usługowych, no to już jest inna kwestia, to wtedy najlepiej jak klient sobie przejmuje taki spacer na własność do siebie i może nim sobie swobodnie zarządzać. Mhm. I jakby schodzi to wtedy jakby z mojego konta. A marzysz jakieś doświadczenie właśnie, w których przypadkach się nie do końca sprawdza taka technologia? Bo pozwolisz, że ja przytoczę jakieś moje spostrzeżenia i się do tego odniesiesz. Mhm. No cała ta technologia robi ogromne wrażenie, bo to jest faktycznie taka technologia przyszłości. Mhm. I oglądałem na twojej stronie wiele przykładów zastosowań. Tak. I wiesz, o ile hotele, restauracje, apartamenty, to mnie nie dziwi, to zastanawia mnie pokazywanie stanu deweloperskiego mieszkań, wnętrz kościoła, chyba że to nie jest komercyjne, tylko bardziej reklamowe. No i muzeum. Masz na przykład wystawę Frida Kahlo i Diego Rivera w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. I tam ja bym się akurat tego czepił, że o ile to naprawdę fajnie wygląda, bo można sobie po prostu pochodzić po tym muzeum, o tyle same obrazy, które wiszą na ścianie, one są małe. Można je przybliżyć, ale cały czas to są jednak dosyć płaskie te obrazy. One są kiepsko oświetlone. Zwyczajnie. I samych tabliczek opisujących dzieła nie widać. One są jednak 4K, ale to by musiało być chyba 8K. To by po prostu zgniotło ten serwer pewnie. Dokładnie. Ale pewnie jak zauważyłeś, to przy obrazach są takie znaczniki w formie takich kropek. Czyli jest tam gdzieś. I tam można najechać. Tam można doczytać. Tam pracownicy muzeum włożyli dużo pracy w to, żeby poumieszczać te znaczniki pod obrazami, żeby można było odczytać, co jest na danym obrazie. No to za mało czasu poświęciłem, żeby to sobie takie doczytać. Znaczniki są o tyle fajne, że można w nich umieścić zarówno tekst. Można w nich umieścić zdjęcie, można w nich umieścić okienko na przykład z filmem, odniesienie do filmu na YouTubie na przykład. Robi faktycznie mocno interaktywne. Super. Tak. Bo mając na przykład tam na tej wystawie Fridy jest w dwóch miejscach ekran. W jednym miejscu ekran telewizyjny, w drugim miejscu jest ekran kinowy i tam zostały włożone dwa filmy, które można sobie na spacerze wirtualnym, nie widać tego filmu, który jest w tym pomieszczeniu kinowym puszczany. Natomiast klikając w ten znacznik, otwiera się okienko z filmem tym, który jest właśnie wyświetlany na tym ekranie. Więc to jest też o tyle fajne, że można i zdjęcia, i filmy, i jakieś pliki do pobrania można umieścić w tym spacerze, więc możliwości jest bardzo dużo. Samo muzeum pewnie było zachwycone możliwościami. Czy szykuje się jakieś jeszcze współpraca z nimi, czy jednak Czekamy teraz, bo Centrum Kultury jest remontowane w tej chwili. Jasne. I docelowo pomysł jest taki, żeby był spacer wirtualny po całym zamku w Poznaniu. Natomiast czekamy właśnie na A stan deweloperski mieszkań? Tak, stan deweloperski jest o tyle przydatny, że na przykład wiadomo, nie widzisz, jak to wnętrze wygląda po urządzeniu, natomiast masz możliwość zobaczenia, nie jadąc, żeby obejrzeć na żywo, masz możliwość obejrzenia wnętrza i układu pokoi, pomieszczeń właśnie w spacerze wirtualnym, ponieważ oprócz tego, że możesz chodzić po tym spacerze wirtualnym i oglądać te pomieszczenia, obracając się na prawo i lewo, masz możliwość zobaczenia obrazu z góry, jak to mieszkanie wygląda jako rzut z taki góry. Taki perspektywy, jasne. Tak. I masz możliwość wyobrazić sobie, czy to mieszkanie będzie tobie odpowiadało, układ tego mieszkania, czy ci będzie odpowiadał. Więc to dla deweloperów to też jest bardzo fajna sprawa, tym bardziej, że później po wykonaniu takiego spaceru, po zeskanowaniu wnętrza właśnie mogę wyeksportować pliki do AutoCada czy tam innego tego typu programu i później już architekci mogą ten zeskanowany obraz sobie obrabiać i na przykład robić przykładowe aranżacje wnętrza. Bardzo przydatne. Myślę, że to ma przyszłość. Dokładnie. Michał, od niedawna nie działasz sam, ale też w grupie 7 fotografów pod marką
Stolz Pro Team. Opowiedz tak. coś o tym właśnie, jak wy się dzielicie obowiązkami, co w ogóle zyskujecie dzięki takiemu zrzeszeniu. To jest całkiem świeża sprawa, bo pojawiła się dopiero przed świętami, ale wygląda to w ten sposób, że skontaktował się ze mną właśnie Tomek Stolz. Co ci obiecał? Który jakby koordynuje całą pracę całej tej grupy. Są to fotografowie wnętrz rozmieszczeni w różnych zakątkach Polski i świata również. No i wiadomo, że jeden fotograf ciężko by było obsłużyć, czy nawet we dwóch, ciężko by było obsłużyć całą Polskę przy dużej ilości zleceń. Natomiast jeżeli my jesteśmy w różnych miastach w Polsce, no to jesteśmy w stanie jednego dużego klienta w ten sposób obsłużyć, czy tam kilku dużych klientów, którzy działają na terenie całego kraju. Tak to właśnie wygląda. Tomek wziął na siebie reklamę, a wy jesteście podwykonawcami, którzy po prostu świadczą usługi w różnych miejscach Polski. Tak, dokładnie. Czyli Poznań, okolice obskakujesz ty. Pod tak, Wielkopolskę generalnie. Tak. Generalnie całą Wielkopolskę znaczy no, poza tą grupą zapuszczam się też w różne inne rejony Polski, ale no główny teren mojej działalności to jest Wielkopolska. Okej. I pewnie każdy z was też się chwali właśnie tym, że przynależy do tej grupy i gdzieś tak. Tak, no to jest zawsze... Gdzieś to działa. Tak, dokładnie. Fajnie, dzielimy się ze sobą też jakimiś tam spostrzeżeniami. Czyli jest jakaś wymiana doświadczenia też. Tak. To życzę ci, żeby, no, żeby to się dobrze rozwijało. Do tej grupy należę dopiero tam od paru tygodni, ale mam nadzieję, że... Znaczy z tego co wiem, to grupa działa prężnie a ja tutaj działam na terenie Wielkopolski. A powiedz mi, jak ty docierasz do klientów swoich? Inwestujesz w jakąś reklamę albo robisz coś na stronie internetowej takiego, co cię wyróżnia? Gdzie są twoje kanały dotarcia do klientów? Tak naprawdę stroną internetową dopiero zająłem się niedawno. Ona cały czas była w jakiejś tam formie, natomiast nie miałem czasu, żeby się zająć nią tak dokładniej, żeby przynosiła jakieś efekty, więc to była tylko strona informacyjna, gdzie był do mnie kontakt i tak naprawdę nic tam wiele się nie działo. Dopiero od niedawna, od jakiegoś pół roku zająłem się tą stroną i zaczyna się pojawiać coraz więcej osób na tej stronie i jakieś to tam co robisz w takim zaczyna... razie i z jakimi efektami? Co wiesz, się zmieniło? Głównie no to dodałem tam trochę opisów, teraz dodaję na bieżąco jakieś ciekawe realizacje do tej strony. Dodaję też jakieś fajne spacery wirtualne, które się pojawiają. Głównie działam na fanpage'u na Facebooku. Tam jest jakby najświeższe informacje o tym, co robię, właśnie znajdują się na Facebooku. Na Instagramie też. A klienci... Tak naprawdę, jak to bywa w naszej branży, najwięcej klientów przychodzi z polecenia. No tak, to znam. I to jest jakby moje główne moje źródło pozyskiwania klientów. Po prostu staram się robić to, co robię, jak najlepiej i dzięki temu klienci są zadowoleni i polecają mnie dalej. Więc no to dla mnie to jest w tej chwili najważniejsze źródło klientów. Jasne. Ale wspominałeś też o tym, że współpracowałeś na początku przynajmniej z kolegą, który docierał do klientów bezpośrednio. Jego żoną. Nawet przejąłeś miejsce kolegi, który gdzieś tam do Stanów poleciał. I to cały czas też działa? Wiesz co, nie, troszkę się pozmieniało, ponieważ koleżanka miała małe dziecko i postanowiła zająć się jakby wychowaniem. Samo życie. Tak. Powiedz mi, jak ty oddajesz materiał klientowi? Po prostu link? Czy może jednak jakoś opakowujesz produkt, nie wiem, drukujesz coś albo jeszcze w jakiś inny sposób ekstra? Wysyłam po prostu przez internet, ponieważ tutaj jakby no nie ma potrzeby wysyłania, nie wiem, w formie albumów czy na płytach CD. Po prostu wygodniej jest przez internet. No tak, szczególnie, że to jest dedykowane do oglądania w internecie. Tak. Powiedz mi, Michał, czy ty znasz albo korzystałeś z jakichś innych platform albo rozwiązań do robienia wirtualnych spacerów? Czy to jest twoje jedyne doświadczenie z tym i od razu dobre? Znaczy ja od początku zająłem się tym Matterportem nie szukałem innych, znaczy szukałem innych rozwiązań lepszych, natomiast no, lepszych rozwiązań w tej chwili nie ma, dlatego pozostałem przy tym rozwiązaniu.
ponieważ no, to rozwiązanie załatwia tak naprawdę kilka rzeczy. I właśnie wirtualny spacer, i schematy z rzutami do pomieszczeń, i zdjęcia można z tego wygenerować. Dodatkowo taki spacer można wygenerować do Google Street View, czyli wszelkiego rodzaju właśnie te apartamenty, restauracje, hotele, muzea można od razu jednym kliknięciem wyeksportować do Street View i one tam też w formie spacerów wirtualnego się pojawiają, więc no, ta technologia pozwala robić dużo rzeczy jakby za jednym razem i nie, potrzeba, tak jak przy standardowej fotografii 360 stopni, te zdjęcia trzeba obrobić, trzeba je poskładać w panoramy, trzeba później z tego zbudować spacer wirtualny, jest to sporo pracy, a przy użyciu tego rozwiązania no, jest to dużo, dużo prostsze. Mhm. Jest to droga technologia, natomiast bardzo oszczędza czas i pieniądze i czyli pracę. Powiedz mi, ktoś, kto nie jest fotografem, też był w stanie to robić? Oczywiście. Tak? Aż takie proste. No nie, tak. To brzmi mi jak reklama, kurczę, jak antyreklama fotografii tak naprawdę. No, wiesz, pewnie co, taka jest nie do końca, że... jakby no, fotografia zawsze pozostanie fotografią, bo to jednak zdjęcia może na zdjęciach, znaczy zdjęcia dużo lepiej wyglądają wnętrz. Natomiast spacer wirtualny jest jakby uzupełnieniem albo pokazaniem czegoś, czego nie można pokazać na zdjęciach, bo na zdjęcia można sobie obejrzeć, natomiast tutaj możesz pochodzić po tym wnętrzu i poczuć to wnętrze, nie? Mhm. Więc... Ale to jest super wygodne. Myślę, że no. To pójdzie jeszcze bardziej się to rozwinie. Tak, no cały czas ta technologia jest rozwijana. W tej chwili są jakieś takie startupy, gdzie też po zeskanowaniu wnętrza będzie można od razu to wnętrze sobie urządzić meblami, wypróbować różnego rodzaju, nie wiem, kolory ścian, płytki, jakieś, no całe wyposażenie wnętrza będzie. Tak. Michał, jaka jest twoja najlepsza fotograficzna albo około fotograficzna inwestycja? Taka z najlepszym zwrotem lub dająca po prostu zadowolenie, jakość? Wiesz co, znaczy najlepsza moja inwestycja to są warsztaty i szkolenia. I to polecam każdemu, bo jakby inwestowanie w to się zwraca w 100%. Ja korzystałem z warsztatów korzystałem z warsztatów i fotografii wnętrz, ale nie tylko. Korzystałem z warsztatów u Przemka Kucińskiego w Krakowie, u Krzysztofa Turzyńskiego, zresztą Krzysztof u ciebie był też. Tak jest, dokładnie. Tak, najbliższe jego warsztaty chyba są w Zakopanem teraz w styczniu, później może będę miał swój udział w warsztatach w marcu w Poznaniu, ale to jeszcze Krzysztof Turzyński, przypominam, podcast numer 17, mogę to odsłuchać. Tak. Oprócz tego korzystałem z warsztatów na przykład fotografii produktowej, gdzie tak naprawdę duży nacisk był kładzony na błyskanie światłem, na oświetlanie przedmiotów, sceny fotografowanej, a że ja dużo błyskam przy robieniu zdjęć, no to dużo mi to pomogło i otworzyło oczy na samo błyskanie. Także z każdych warsztatów, z każdych szkoleń da się wartościowe rzeczy wyciągnąć i naprawdę polecam. Co ty polecasz jako programy do obróbki samej fotografii? Z czego korzystasz teraz? Korzystam z pakietu Adobe, z Lightrooma i z Photoshopa. Trochę korzystam z Luminara 4, teraz tej nowej wersji, bo trójkę też miałem, ale z trójki nie korzystałem, bo jeszcze było tam za mało funkcji. Natomiast czwórka jest bardzo fajna i dużo rzeczy można też w niej zrobić. No i to jest w zasadzie wszystko, z czego korzystam z oprogramowania. A Luminar to jest... Do czego to Luminar służy? To jest coś podobnego do Lightrooma. Tam jest kilka programów. Tam z tej samej firmy jest Luminar, jest HDR Pro, tam 2019. Jest jakiś program, nie pamiętam teraz nazwy, ostatnio w podcaście ktoś o nim mówił. To do czego używasz tego Luminara? Co on ma, czego nie ma? Tak, głównie do podmiany nieba. Do podmiany nieba. Okej. Okay. Tak. Dobra. Ma bardzo fajną sztuczną inteligencję, która w prosty sposób potrafi z szaroburego nieba zrobić ładne chmurki. A, czyli taki efekt wow. Tam tak, możesz... tak, tak, tak.
Nieźle, nieźle, dobra. Michał, ty działasz z nowymi rozwiązaniami. Mhm. Czy ty robisz warsztaty może, albo myślisz o jakimś prowadzeniu warsztatów właśnie z tych nowych rozwiązań? Czy to jest działka ewidentnie dla przedstawiciela Matterportu? Jesteś w stanie poszkolić z tego i robisz to może? Nie, nie robię warsztatów, nie robię szkoleń z tego akurat, ponieważ używanie tej technologii jest w miarę proste i tutaj nie potrzeba jakiejś wielkiej wiedzy na ten temat. Czyli instrukcja obsługi wystarcza. Instrukcja obsługi może nie, ale wystarczy jakieś tam tutoriale przejrzeć na Matterporcie, czy poszukać na grupie dyskusyjnej Matterportu różnych rozwiązań. Zresztą oni mają dosyć dobrze rozpisane, jak tą kamerę trzeba ustawiać, gdzie ją trzeba ustawiać, w jaki sposób, więc tutaj akurat myślę, że to nie jest jakaś wielka filozofia używanie tego. Nie? Natomiast może kiedyś tam w przyszłości coś z fotografią wnętrz, ale to na razie zobaczymy. Na razie sam się szkolisz. Na razie sam się szkolę, tak. Dobra, czyli pewnie dojrzejesz do tego. Pytanie podatkowe. W jakiej formie się rozliczasz i co możesz doradzić w kwestii optymalizacji kosztów i podatków dla osób pracujących podobnie jak ty? Co możesz polecić? Znaczy ja w tej chwili rozliczam się książką przychodów i rozchodów. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem też VAT-owcem z tego względu, że moja firma jakby od 2007 roku już istnieje i zajmowałem się, tak jak mówiłem, tam różnymi innymi rzeczami, więc taka forma została i taka forma jest. Natomiast zastanawiam się nad przekształceniem firmy, czy otworzeniem nowej firmy jako spółkę z o.o. To, o czym też Krzysztof Turzyński głośno mówi, bo to też jest fajna forma rozliczania się i chyba nawet trochę lepsza od zwykłej działalności gospodarczej. Wydaje mi się, że te warunki ogólne, na których teraz jesteś, są chyba trochę na wyrost. Tak. Przy takiej fotografii. A jakbyś dostał od lokalnego biznesmena, a zarazem wielbiciela twojej fotografii, 1000 złotych. Taki podarunek po prostu z nieba, ale z zastrzeżeniem, że musisz te pieniądze zainwestować w reklamę własną, i ściągnąć więcej klientów. Jaka to byłaby reklama, w co byś zainwestował? Tak, spodziewałem się tego pytania. Długo się zastanawiałem, co mam ci odpowiedzieć. Natomiast... Próbowałem już kilku rzeczy, bo próbowałem i reklamy na Facebooku, i reklamy w Google, i reklamy na Instagramie. I w moim przypadku akurat może nie do końca wgryzłem się w temat, natomiast efektów zbyt wielkich nie było. Przynajmniej nie takich, jakich się spodziewałem. Natomiast bardziej wykorzystałbym taką kwotę do pojawienia się na różnego rodzaju wydarzeniach branżowych. Czy to związanych właśnie z nieruchomościami, czy związanych z takimi... Są takie wydarzenia różnego rodzaju organizowane odnośnie wynajmu krótkoterminowego, czy jakichś hotelarstwa. Więc na takich rzeczach... Tak, bardziej na takich rzeczach bym się pojawił z tego względu, że... jednak tutaj też duże znaczenie ma kontakt z ludźmi i bezpośrednia rozmowa czasami więcej zdziała niż jakaś reklama na Facebooku, ponieważ umówmy się, ale w tej chwili reklam wokół nas jest tyle różnego rodzaju w internecie, że ludzie już po prostu nie zwracają na to zupełnie uwagi. Ja sam po prostu... Ale wiesz co, wyobrażam to sobie, już... jak przychodzisz na takie targi z tabletem w ręku, z dostępem do internetu albo z wgranymi kilkoma realizacjami, podchodzisz do takiego dewelopera i pokazujesz mu, proszę bardzo, pana nieruchomość może wyglądać tak i zaczynasz mu obracać te widoki. To faktycznie jest szybki strzał, można przekonać. Tak, bo masz od razu klienta, który albo chwyci bakcyla, albo mu się to nie spodoba i od razu wiesz co i jak. No? Więc to myślę, że takie podejście mogłoby przynieść większy efekt niż wszelkiego rodzaju reklamy. No to ja czekam w takim razie na odzew, kiedy pierwszy raz się odważysz. Już byłem na targach w Poznaniu. Tak, działa? Tak. Złowiłeś klienta? Tak, paru klientów udało się złowić w ten sposób. Super. A gdzie widzisz siebie zawodowo za 3 do 5 lat? Za 3 do 5 lat? No na pewno przy aparacie chciałbym nadal robić to, co robię. Natomiast chciałbym to robić coraz lepiej i żeby te zdjęcia jakby
były coraz lepsze. Tak? Cały czas mam zamiar inwestować właśnie w jakieś szkolenia, w jakieś warsztaty, w jakieś tego typu rzeczy. Dużo, dużo wiedzy i inspiracji można też w tej chwili czerpać z internetu, z YouTube'a na przykład, gdzie jest sporo tej wiedzy. No i właśnie, no, raczej nie planuję zmieniać wiele przez ten czas, oprócz tego, żebym chciał po prostu być coraz lepszy i mieć coraz fajniejszych klientów. O. Tego ci życzę. Michał, dowiedzieliśmy się, że jesteś człowiekiem, który bardzo kładzie nacisk na własny rozwój, więc na pewno przerobiłeś dużo różnych wartościowych materiałów. Co możesz polecić? Jakąś książkę czy szkolenie, ewentualnie konto inspirującego fotografa? Tak, no mogę z całą odpowiedzialnością polecić też te warsztaty, o których mówiłem. Mogę też polecić szkolenia z obsługi i Lightrooma, i Photoshopa, i różnego rodzaju programów do obróbki zdjęć. Bo no jakby no, tutaj wiedzy nigdy nie jest za dużo. Ktoś konkretnie też przychodzi ci na myśl? Tak, no jak wykupiłem szkolenia z Lightrooma na przykład u Zienia, Zieniu.pl. Znana postać. Nie tylko z Lightrooma, ale też tam kursów różnych ma kilka i z kilku kursów korzystałem i jestem zadowolony z nich. Okay. Z takich szkoleń jeszcze, no może nie z szkoleń, ale z różnego rodzaju filmów, też płatnych, korzystałem z filmów, które umieszczają u siebie DR5000, głównie tam był film odnośnie barw, to chyba Władca Barw się nazywa. Tak. Też jakiś film dotyczący błyskania, nie pamiętam teraz jak on się nazywa. Co jeszcze z takich szkoleń? Właśnie jakieś szkolenia niezwiązane z fotografią wnętrz, czyli taka fotografia produktowa, która też otwiera oczy na pewne rzeczy. Jakaś fotografia studyjna też mogłaby być fajnym rozwiązaniem, do której się zresztą też przymierzam, żeby pójść na takie szkolenie. No bo to zawsze różnego rodzaju rozwiązania można wdrożyć u siebie, można wykorzystać u siebie i ja staram się właśnie tak robić, że z każdego takiego szkolenia, z każdych warsztatów coś pozyskuję dla siebie. No to prawda, jak się ma głowę otwartą, to zawsze się czegoś człowiek nauczy. Dokładnie. No a poza tym no YouTube. No w tej chwili na YouTube jest sporo różnego rodzaju kanałów, niestety nie polskich, bo polscy fotografowie jeszcze tak średnio chcą się dzielić wiedzą. To się zmienia. Nie jest tak źle. Tak, zmienia się. Pojawia się coraz więcej. Natomiast ja korzystałem akurat w Stanach jest taki fotograf Nathan Cole, który też bardzo fajnie tłumaczy, jak robić taką fotografię. No to podlinkujemy, wewnętrznie. Warto zwrócić uwagę. A jakie ty masz najbliższe plany? Możesz zdradzić? Najbliższe plany? No w poniedzieli już zaczynam pierwsze sesje w tym roku. Mam zamiar się pojawić na jakichś szkoleniach czy na jakimś warsztacie właśnie związanym z fotografią taką studyjną. No i no, na razie to są takie najbliższe plany. Co przyniesie przyszłość, to zobaczymy. A gdzie znaleźć Ciebie? Być na bieżąco z tym, co robić i dowiedzieć się trochę na więcej. Na stronie internetowej, na Facebooku, na Instagramie. Tam dosyć duże rzeczy zamieszczam z takich różnych najnowszych realizacji ciekawych. Jasne. Możesz powiedzieć, jak się nazywa ta strona? Spacerweb.pl. Spacerweb. Tak. Pisane przez web, czyli co web, tak. Tak. Spacer po polsku, od spacerowania, a web po angielsku. Tak. Jasne, jak najbardziej wszystkie te materiały będą dostępne pod wpisem, a póki co bardzo ci dziękuję za poświęcony czas, całkiem sporo przekazanej wiedzy, no i życzę ci jak największego rozwoju i wszystkiego najlepszego w nowym roku, bo spotykamy się zaraz po nowym dziękuję, roku. Dziękuję bardzo, wszystkim również życzę samych pozytywnych chwil w nowym roku i dużo sukcesów. Dzięki bardzo. Dzięki, cześć. Cześć, do usłyszenia. I jakie wrażenia po spotkaniu z Michałem? Myślę, że dowiedziałeś się, jak można odważnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klienta. To, co mi się podobało, to, że po prostu było dużo konkretów. Michał odsłonił się całkowicie, powiedział, jak pracuje, w dużych szczegółach, więc masz gotową wiedzę, jeżeli tylko byś miał odwagę, możesz robić podobne rzeczy. Wiadomo, że ten boom na tego typu rzeczy już się zaczął i ciężko będzie dogonić takich pionierów jak właśnie Michał czy inni, ale spokojnie można właśnie swoją usługę uzupełniać o tego typu rzeczy dla klienta. Jeżeli pracujesz w innych działkach fotograficznych,
to rozejrzyj się, co jeszcze możesz świadczyć na rzecz swojego klienta. No bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś robił fotografię ślubną i nie proponował klientowi ładnych albumów, albo na przykład nie współpracował z jakimś filmowcem. To wszystko naprawdę można rozbudowywać o kolejne współprace, o jakieś... Po prostu się szkolić. Cały czas mieć głowę otwartą i dużo, dużo różnych rzeczy można na rzecz klienta działać. A też po prostu wtedy mieć więcej zleceń, bo wychodzi się przed szereg. Tego ci życzę. Życzę ci, żebyś odnajdywał cały czas jakieś fajne rzeczy, które możesz jeszcze dołożyć do swojego interesu. No ale przede wszystkim, żebyś po prostu fotografował i nie męczył się w znajdywaniu klientów, tylko robił to, na czym znasz się najlepiej, a wtedy klienci powinni i tak zwyczajnie przyjść sami z polecenia innych. Dziękuję ci za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jeżeli chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, to zostaw pozytywny komentarz na iTunes. Zachęcam cię też do subskrybowania go w swoim odtwarzaczu i komentowania odcinków na grupie facebookowej Zawód Fotograf Podcast. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.